Witam Was bardzo serdecznie i cieplusio w kolejnym odcinku magicznej, fantastycznej Eldarii. W poprzednim odcinku działy się cuda niewidy. Ta misja i próba odbicia siostry Alai z rąk straży była po prostu jednocześnie straszna i śmieszna. Najważniejsze, że wszystko, wydaje mi się, że wszystko skończyło się dobrze. Dziewczynie już nic nie powinno grozić, chyba wróci do siebie. Będzie fajnie poznać jej prawdziwe oblicze, nie takie zwariowane i szalone. Na zasadzie nie zbliżajcie się do mnie, bo was zadźgam i zadrapię na śmierć. Jeszcze zanim sobie przeskoczymy do odcinka, to chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować kolejnej osobie, która wspiera, zdecydowała się wesprzeć mój kanał. Jest to Emilia Myśliwiec, więc dziękuję Ci z całego serduszka. Taka pomoc naprawdę jest na wagę złota. Bardzo też dziękuję Retro Szczeponowi, ponieważ nie wiem, czy zrobiłam to podczas ostatniego live'oszka, postanowił wesprzeć mnie podczas ostatniego live'oszka, więc pozdrawiam Ciebie również bardzo serdecznie. Wszystkich, całą szóstkę pozdrawiam bardzo, ale to bardzo serdecznie, a my już przechodzimy do odcinka 15. Dzisiaj wydaje mi się, że na pewno zakończymy już, wydaje mi się na pewno, super po prostu, bardzo po polskiemu i bardzo logiczne, ale wydaje mi się, że zakończymy sobie już dzisiaj 15 odcinek i od razu przejdziemy do 16, bo wiem, że tylko na to czekacie, ja zresztą też nie mogę się doczekać, co się wydarzy. I ta końcowa scena z poprzedniego odcinka, rozczulająca z Nevro w sypialni, szkoda, że nie został na dłużej. Okej, ale już nie przeciągając, przechodzimy do 15 odcinka, a raczej konkretnie do jej końcóweczki. Do jego końcóweczki. Boże, już nie wiem co. Okej, kontynuujmy, bo zaczynam bredzić. Następnego dnia w końcu poczułam się trochę lepiej. Udało mi się nawet uśmiechnąć. Ty się zawsze śmiejesz. Ty nie potrafisz być poważna. I taka jest prawda, moja droga. Dopiero teraz zauważyłam, że ja tutaj na tym gzymsie mam jakąś skrzynię skarbów. Może to Nevro zostawił swoje rzeczy. Jak będzie nocować. Szczoteczkę, piżamkę i te sprawy. Wydarzyło się tak wiele. Alaia odnalazła swoją siostrę Kolaję. Nevro chyba w końcu zdał sobie sprawę z powagi swoich czynów i zyskałam poparcie niektórych członków straży. Chciałam to przeczytać. Parcia niektórych członków straży. Chyba otwierają się przede mną drzwi do lepszej przyszłości. Oby. Wiem, że to jeszcze nie koniec i czeka mnie długa droga, ale przyszłość wyciąga do mnie rękę. Ode mnie zależy, czy ją chwyca. Przyszłość wyciąga do mnie rękę? Okej. Merka, nie śpisz? Tu Ikar. Miko chce się z tobą spotkać. Tak, nie śpię. Już idę. Jak będziesz tak darła japę pod moimi drzwiami, to akurat będę sobie spała, wiesz? Od razu poszłam do kryształowej sali, ale drzwi są zamknięte. Znaczy ten teleport, bo jest czerwona. Gdzie jest Jamon? Jaki babiniec! Wszystkie tu są. Karen i Alaia też tam były. Dziękuję, że tak szybko przyszłyście. Spojrzałam pytająco na dziewczyny. Karen się skrzywiła chyba. Zaraz nam się oberwie. No na bank. Chyba wiecie, dlaczego tutaj jesteście. Bo chciałyśmy pomóc siostrze Alai. Czekałyśmy w ciszy. Nie będziemy się przyznawać. Będziemy milczały jak grób. Sama musisz się domyślić, co zrobiłyśmy nie tak. Dobrze, a więc zacznę. Ależ proszę cię bardzo, nie będziemy ci przeszkadzać. Miko dogłębnie wytłumaczyła nam, jak bardzo nasza operacja ratunkowa wystawiła kwaterę główną na niebezpieczeństwo. Mogłam to zrozumieć, ale przyznaję, że w ogóle mnie to nie obchodziło. Wow! Szczerość aż do bólu. Zaczęła prawić nam morały, wyliczając, ile złamałyśmy zakazów. Alaia zaczęła płakać i przepraszać. Karen nic nie powiedziała. Karen, tak jak ja, olewka zlewka. Wydaje mi się, że nawet moi rodzice nigdy mnie tak nie zganili. Miko, wiesz co? Odczep się. Następnym razem, gdy zrobicie coś takiego, od razu wylecicie ze straży. Oficjalnie to, co się wczoraj wydarzyło, to sprawka jednego z naszych wrogów. Zabraniam wam komukolwiek o tym mówić. Gdyby ktoś pytał, to spałyście tak, jak pozostali. Okej.
Dlaczego nie chcesz, żebyśmy wzięły to na siebie? Ależ weźmiecie to na siebie. Nie myślicie, że u mnie was kara. Aha, super. Nie chcę jedynie, aby mieszkańcy wiedzieli, że to wasza sprawka. Żeby nie wytykali was palcami. Serio? Myślisz, że byliby do tego zdolni? Do wytykania palcami? Miko ma rację. Wszyscy są na skraju wytrzymałości. Od razu zostałybyśmy oskarżone. Nawet nie chcę sobie wyobrażać, jak bardzo by nami wzgardzili, gdyby wiedzieli, że to my. Gdy o tym myślę, mam sobie za złe, że wystawiłam wszystkich na niebezpieczeństwo. Karen, to nie twoja wina. Wiem, zaczynam was znać. Chciałam wam powiedzieć, że pomimo powagi sytuacji jestem... Wstrzymałam oddech. Obrzydzona? Pod wrażeniem. O! To co? To nie powinna nam dawać kary, skoro jest pod wrażeniem. Co? 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 Ja też musiałam powiedzieć co. A, tak dla wzmocnienia efektu. Z pewnością nie powinnam tego mówić, ale wasz plan był genialny i został bardzo dobrze wykonany. To co? Kiedy awans? Kto miał ten pomysł i kto zajął się przygotowaniem środków usypiających? Ja! Evelyn nie zgłosiła żadnych braków. Domyślam się, że ukradłyście składniki z laboratorium. Tak, przydał się zestaw małego chemika w dzieciństwie. Razem wpadłyśmy na ten pomysł i tak, ukradłyśmy część składników z laboratorium. Jeżeli chodzi o recepturę, pierwszą porcję wykonałyśmy razem, ale to Alaya przygotowała ostateczną wersję. Tak, bo my nie potrafiłyśmy. Rozumiem. Poproszę Ezarela, aby dyskretnie uzupełnił zapasy. Jeżeli chodzi o waszą pierwszą próbę, Karuto ma nam to za... Jezu, Karuto, ja całkowicie zapomniałam, że on... Zatrułyśmy go w kuchni, upadł. Ta zatrułyśmy, po prostu usnął. Tu chyba za mało powiedziane, ale musiał nieźle się poobijać, bo taką glebę zaliczył, żadna go nie łapała. Za duży był z tym swoim będziochem i śmierdzącym pępkiem. To chyba za mało powiedziane. Udało mi się go przekonać, aby zostawił tę historię dla siebie. Ale nie liczcie na to, że zjecie coś smacznego w najbliższym stuleciu. O nie, on dzisiaj będzie nam pluł do zupy. Muszę przyznać, że macie większy potencjał niż myślałam. Ona nas karci i gani, czy nas chwali? Bo ja mam wrażenie, że jest pod takim wrażeniem, że chciałaby nam piąteczkę przybić. To wszystko, co miałam wam do powiedzenia. Zachowujcie się teraz przyzwoicie. Merka i przyzwoitość. No. Dziewczyny wyszły z sali, a ja zostałam jeszcze przez chwilę, żeby patrzeć na jej piękną minę. Wiesz, też możesz już iść. Wow, nie wiedziałam, dzięki. Aha, dobrze. Myślałam, że chciała mi coś jeszcze powiedzieć. Nie? No proszę, niby miał być ochrzan, ale nie było tak źle. Merka! Kto się na mnie drze? O, Leiftan. Masz chwilę? Chciałbym z tobą porozmawiać. Dlaczego on ma takie... przerażony wyraz twarzy. Wszyscy chcą ze mną rozmawiać! No dobrze. Poszliśmy do ogrodu, aby nikt nam nie przeszkadzał. O, jakie tajemnice. Sami w ogrodzie zaczarowanym. Długo się zastanawiałem nad tym, co powiedziałaś na plaży. No, nie ty pierwszy. Jaki sarkazm. Ach, och, ech. Nevra przyszedł ze mną porozmawiać wczesnym wieczorem. Och, to dobrze. Czy to trochę polepszyło sprawy między wami? Co to za mina? Czy on coś podejrzewa? Nie wiem, to skomplikowane. Czuję się zagubiona. Rozumiem, sytuacja nie jest łatwa. Naprawdę mi przykro, że wcześniej nie zdałem sobie sprawy, jak bardzo jesteś nieszczęśliwa. Jak to? Ale przecież wcześniej rozmawiałyśmy na ten temat i ty wiedziałeś, że jestem nieszczęśliwa. Ech, trochę za bardzo na ciebie naciskałem. Nalegałem, abyś mu wybaczyła, nie biorąc pod uwagę twoich uczuć. Nie powinienem był tego robić. Przepraszam za krzywdę, jaką mogłam ci wyrządzić. Poszedł sobie. Nawet nie poczekał, czy mu wybaczę, czy nie? Leiftan, poczekaj. Powiedział to, co wiedział i mnie zostawił. Tak? To wszystko? To znaczy? Nie próbujesz mi wytłumaczyć, dlaczego to zrobiłeś? Okej. Jakie przesłuchanie. Musisz się wybebeszyć. Nic nie mogłoby mnie usprawiedliwić, oprócz ciebie. A nie chcę cię do tego zmuszać. To niecodzienna reakcja. Tak w ogóle, to co tu się dzieje? Oczywiście mam swoje powody, dla których reaguję w ten sposób, ale to mea culpa, moja wina. Nie musisz brać tego pod uwagę przy podejmowaniu swojej decyzji. Zaciekawił mnie. Wytłumacz mi to! Nie puści go. Za żadne skarby świata. Och, nie spodziewałem się tego. Haha. Chyba, że nie chcesz o tym rozmawiać. Nie,
ufam, że zachowasz to dla siebie. Ja też należę do grona nieszczęśliwców, którzy stracili swoje rodziny. Kilka lat temu, gdy byłem młodszy, ktoś zabił osoby, które mnie wychowały. Biedny! Widziałem ich śmierć na własne oczy. Od tego czasu nienawidzę go i wszystkich, którzy mogliby być mu bliscy. Go? Jego? Kto ci zabił zabił rodzinę? Wiem, że jeżeli kiedyś spotkam się z nim twarzą w twarz, to spróbuję go zabić. Nie mówcie, że Ashkor. Co? Wiem, nie powiedziałabyś tego. Z natury jestem dosyć spokojna. Powiedział to tak, jakby prezentował pogodę. O proszę, Leiftan Pogodynka. Pan Pogodynka, w takim razie, dlaczego mnie poprosiłeś, abym mu przebaczyła, skoro sam nie jesteś do tego zdolny? Bo nie chcę, abyś żyła z tą nienawiścią w swoim sercu. To ból, który jest obecny każdego dnia, każdej nocy i o każdej godzinie. Bałem się, że nie będziesz mogła z tym żyć. I dalej się tego obawiam. No chyba rozumiem. W pewnym sensie to miłe z jego strony. Nie przejmuj się stanem mojej duszy. Daleko mi do ideału. Ale gdybyś potrzebowała wsparcia, wiedz, że możesz na mnie liczyć. Poszedł sobie, tym razem go nie zatrzymywało. No już dajmy mu święty spokój. Biedny, musiał się tłumaczyć. Ale właśnie dzięki temu, że go tak przycisnęliśmy, dowiedzieliśmy się czegoś bardzo ciekawego o nim, że biedny stracił rodzinę w dosyć brutalny sposób, zostali zamordowani. Ciekawe przez kogo? Oby nie przez Ashkora, bo miałabym duże wyrzuty sumienia. To wyznanie winy jest dosyć przytłaczające. Mam wrażenie, że wszyscy powoli zaczynają sobie zdawać sprawę z tego, co zrobili i co powiedzieli. Wszyscy oprócz Miko. Wydaje mi się, że ani trochę nie czuję się winna. Ciekawe, czy w ogóle ma serca. Z kamienia. O, co się dzieje? Ale jestem głodny. To w brzuchu jej burczy. Ciekawe, jakie okropieństwa zaserwuje mi Karuto. Przede wszystkim muszę go przeprosić. O nie, on będzie mi pluł do posiłków albo jeszcze coś gorszego. Jesteś głodna, udaj się do stołówki. Nie, dlaczego? Ja nie chcę iść do stołówki, on mnie zatruje. I powie, że to przez przypadek. O nie, ja się naprawdę boję jeść. Czegokolwiek, co poda mi Karuto. Poszłam do stołówki. Jak można się było domyślić, Karuto nie tryskał radością. Z pogardą podał mi coś, co przypominało skisłe mleko. Wielokrotnie go przepraszałam, ale on tylko zrzędził pod nosem. Za potwarz. Rozumiem go. W sumie go podtrułyśmy. Przez 3 dni z rzędu byłam zmuszona jeść tę skisłą supę. Berkat, jesteś nienormalna. A jak się zatrujesz? To już lepiej kamienie ssać albo piasek jeść z plaży. Dalej wykonywałam drobne misje w kwaterze głównej, aby nie siedzieć bezczynnie i nie myśleć jedynie o tym, co mi powiedział. Aha, jeżeli w tyle słyszycie mojego psa, I'm so sorry. Od czasu zdarzenia na plaży czułam się silniejsza i bardziej niezależna. Miko dalej mnie nie przeprosiła, ale nie wahałam się stawiać jej czoła, gdy było trzeba. Na szczęście Kero i Ikar stawali po mojej stronie, tak jak obiecali. Co tu się wyczynia? W końcu zaczęłam dostrzegać światełko w tym mrocznym tunelu. O co poprosił mnie Pural? Muszę sprawdzić swoją listę. Pural mnie o coś poprosił? What? Co my robimy w lesie? Bum! Wpadłam na kogoś. Ten Hinol, jakiemu było... Zifu, czy coś takiego? Ech, nie wierzę, to on! Widzę te włosy z jego bródki. Juan Zifu, czy coś tam? A nie. Feng Zifu, właśnie. Feng Zifu, to ty? To znaczy, że Juan Hua też tu będzie? Panienka Merka, właśnie panienki szukałem. Proszę udać się ze mną do kryształowej sali. Ech, dobrze. Co on tutaj robi? Juan Hua przybyła z powrotem! Ale fajnie, Merka będzie się podniecać. Bo ona bardzo ją lubi. Może nas wesprze? Albo skarci? Za tę misję? Coś jest na rzeczy, coś się wydarzy. Idź za Feng Zifu i dowiedz się, co tutaj robi. Poszłam za Feng Zifu, o nic nie pytając. Jeżeli on tu jest, to Huang Hua z pewnością też. I na bank tutaj zakończy się 15 odcinek. Yamon pozwolił nam wejść. Tak bardzo chcę ją zobaczyć i... Jak mogłaś jej to zrobić? Tak, stanęła po mojej stronie. Och, przyszłam w dobrym momencie. Cała lśniąca straż tutaj była. Co ci strzeliło do głowy? Od kiedy jesteś taka głupia? Ale
Huanghua, wiesz, ja... No, ty... Nie, nie wiem. I nie proś, abym to zrozumiała. Zdajesz sobie sprawę, że mnie też stawiasz w delikatnej pozycji? Postanowiłam... Nie, postanowiłam, tylko postawiłam na szali honor dynastii Ren, zgadzając się na sojusz ze Strażą Il. Wyobrażasz sobie, co mogłoby się stać, gdyby ta wieść się rozniosła? Ale nikt się o tym nie dowie. Zrobiłam wszystko, żeby... Ale jak miło popatrzeć, jak się kręci, wierci i dostaje chociaż raz ona ochszan. Reprezentujemy życzliwość, dobroczynność i altruizm. Twoje czyny są zaprzeczeniem naszych wartości. Huanghua, Merka tu jest. No i dobrze, chcę wszystko słyszeć. No właśnie, pomyślałaś o niej? O jej uczuciach i potrzebach? Nie sądzę, aby Miko zawracała sobie tę głowę. Nawet mnie nie przeprosiła za to, co mi zrobiła. No, jeszcze się przyznała, nie przeczytałam, ale powiedziała, że nie. To nie może być prawdą. Miko! Przeprosiłam za incydent z biblioteką. Co? Ale to, co, za to, co najważniejsze, to już nie przeprosiłaś. A za stratę rodziców? Niczego jej nie powiedziałaś? Nie, ale miałam taki zamiar. Czekałam na odpowiedni moment. No dzięki, Miko. Odpowiedni moment? Odpowiedni moment był wtedy, gdy zmusiłaś ją do wypicia tego paskudztwa. Odpowiedni moment był wtedy, gdy pomyślałaś, że powinnaś to zrobić. Ja... Dobrze jej tak. A teraz też jest dobry moment. Huanghua tupnęła nogą. Miko patrzyła na nią pytająco, a potem odwróciła się w moją stronę. Padaj na kolana! Merka, przepraszam. Zapewniam cię, że wielokrotnie chciałam cię przeprosić, ale nie mogłam znaleźć odpowiedniego momentu ani słów. Nie mogłaś znaleźć odpowiedniego momentu, a kiedy zostałam dłużej w kwaterze głównej sam na sam i czekałam, aż mi coś powiesz więcej, to kazałaś mi wyjść. Ale nie mogłam znaleźć odpowiedniego momentu ani słów i ja... Jest mi naprawdę przykro, że cię skrzywdziłam. Nigdy nie powinnam była podejmować tej decyzji. Aha, a możesz to jakoś odwrócić? Znaleźć jakieś inne antidotum, serum, nie wiem. Nawet jeżeli to Nevra zmusił cię do wypicia napoju, to ja ponoszę całkowitą odpowiedzialność. To prawda. Tylko ja jestem winna temu, co cię spotkało, bo wydałaś taki durnowaty rozkaz. Obiecuję ci, że zrobię wszystko, aby naprawić swoje błędy. Zaangażuję całą ekipę w poszukiwanie rozwiązania. Mam szczerą nadzieję, że kiedyś będziesz w stanie mi wybaczyć. Nie wątpię, że jesteś wystarczająco silna, aby zdobyć się na taki gest, ale rozumiem, jeżeli będziesz potrzebowała czasu. Stałam przed nią, słuchając w ciszy. Byłam zaskoczona. Już dawno straciłam nadzieję, że kiedyś zechce mnie przeprosić. Nawet jeżeli to Huanghua ją do tego zmusiła. To wyglądała, jakby mówiła szczerze. Ale to i tak niczego nie zmienia. Dziękuję, że w końcu naprawdę mnie przeprosiłaś. Ale na razie nie mogę ci wybaczyć. Twoje czyny bardzo mnie zraniły. No, in your face! To nie będzie takie proste. Jednak z szacunku do Huanghua spróbuję nie skupiać na tym całej swojej uwagi. Uważam, że wszyscy musimy iść do przodu, a w pojedynkę nam się to nie uda. Merka, cieszę się, że znów cię spotykam, pomimo zaistniałych okoliczności. Sexy lady powróciła. Beyoncé świata Eldari. Skinęłam głową na Huanghua. Miko się podniosła. Wyglądała na naprawdę poruszoną. Miko, jeszcze nie skończyłam i nie obchodzi mnie, że ona wszystko usłyszy. Zostaję w kwaterze głównej na czas nieokreślony, aby cię nadzorować. O matko, ale fajnie. Co? A co z twoim ludem? Miko nie chce, żeby ktoś jej patrzył na ręce. Feng Zifu będzie zarządzać świątynią wraz z radą podczas mojej nieobecności. Wyjadę, gdy stwierdzę, że Straż Hill na nowo zacznie wywiązywać się ze swoich funkcji i będzie godna naszego sojuszu. Merka, jeśli chcesz, możesz mi towarzyszyć. Naprawdę? Słyszałem, czego dokonałaś od czasu mojego wyjazdu. Podziwiam dowody twojego altruizmu. A mogłabyś mi coś więcej powiedzieć na temat mojej miłości? Bo nie zdradziłaś, który facet się we mnie kocha. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie jesteś Feng Huangiem, haha. Super. Interwencja Huanghua była tym, czego mi brakowało, aby zagoić rany w moim sercu. Czułam, jak rodził się we mnie nowy ogień. Podjęłam wtedy ważną decyzję. Może i byłam nikim w świecie, w swoim świecie, ale postanowiłam, że tutaj stanę się kimś ważnym i dokładnie wiedziałam, od czego musiałam zacząć. Od obalenia Miko! No i zakończymy sobie już 15. odcinek. Do usłyszenia w 16.
Zaczynamy 16 odcinek zatytułowany Kryształowe Cierpienia. I sądząc po obrazku, czeka nas nowa misja, nowa lokacja, nowe postaci, jak fajnie. Uraza jest jak trucizna. Wkrada się, aby zainfekować duszę i ciężko się z niej wyleczyć. Nadszedł czas, aby wziąć w garść swoje przeznaczenie i rozpocząć nową erę. Jeszcze tylko zerknę, ile wyszło odcinków. 22. Okej, super, no to powoli. Powoli nadganiamy. W końcu może uda mi się zacząć 22 odcinek, ale troszeczkę to jeszcze potrwa. Okej, nie przedłużając, przejdźmy do rozgrywki. A cóż to takiego w poprzednich odcinkach? Pomij podsumowanie poprzednich odcinków, zobacz podsumowanie poprzednich odcinków. Tak, chcę zobaczyć, ale jak? Wszystko zostanie podsumowane? Mam nadzieję, że to nie będzie długo trwało. Misja, która miała być jedynie formalnością, okazała się być o wiele bardziej skomplikowana, niż przypuszczaliśmy. Lucza, jedna z mieszkanek wioski, zmarła, a Mykonidy postanowiły zamknąć wejście do jaskini. Jak ja bym chciała znowu zobaczyć grzybki i Milo, który skradł moje serce. Od tamtej pory nie mieliśmy żadnych wieści. Mam nadzieję, że nic mi się nie stało. Te wszystkie zmiany w kwaterze głównej nie są takie złe. Wręcz przeciwnie. Dzięki Huang Hua dokładnie wiem, co zrobić, aby stać się tutaj kimś ważnym. Czy my będziemy próbować obalić Miko i wprowadzić swoje zasady i rządy? Ostatni rozdział mojego życia w Eldarii pozostawał w zawieszeniu. Chciałabym w końcu go zamknąć. Balenwia. Czy my wrócimy do Balenwii? Cierpliwie czekałam, aż Huang Hua skończy mówić o wprowadzonych zmianach, aby przedstawić im swój pomysł. Miko powiedziała, że chciałaby, abym wyszła, ale moja ulubiona Feng Huang stwierdziła, że woli mieć świadka z zewnątrz, a więc zostałam. Jak to fajnie, że wszyscy słuchają się Huang Hua. Zaczęłam tupać ze zniecierpliwienia. Na koniec chciałabym, abyś zapytała tej wspaniałej kobiety, czy nie chciałaby dołączyć do lśniącej straży. Jakiej wspaniałej kobiety? Kto jeszcze nie należy do lśniącej straży? Bo nie kumam. Tak wiele o niej słyszałam. Myślę, że byłaby doskonałym atutem w waszej ekipie. What? Ty masz jakąś inną dziewczynę? Zgadzam się z tobą. Evelyn jest naprawdę niezastąpiona. Evelyn? A jej wiedza i umiejętności nieraz nas ocaliły. Ale Evelyn sama stwierdziła, że ona nie chciałaby należeć do straży, bo jest bardzo zajęta jako pielęgniarka. Chciałam jej zaproponować ten awans, ale najwidoczniej dobrze jej na jej aktualnym stanowisku. Przynależność do lśniącej straży nie była jej priorytetem, ale nie tracę nadziei i dalej będę próbować ją przekonać. W końcu jakaś dobra decyzja. Racja. Miko piorunuje mnie spojrzeniem. Później przedyskutujemy szczegóły, dobrze? Dobrze. Jak się słucha? Ktoś chciałby coś jeszcze dodać? Tak, ja słucham. Domyślam się, że pamiętasz misję w Balenwii. Jak mogłabym ją zapomnieć? Chciałabym tam wrócić i rozwiązać konflikt między Mykonidami i mieszkańcami wioski. Tak, ja chcę zobaczyć Milo. Ciekawe, jak tym razem zechce mnie spławić. W pełni się z tobą zgadzam. Tak, ale na bank będzie jakieś ala. Co? Nie krzyczysz na mnie? Mój zapał zgasł, gdy zobaczyłam spojrzenie Miko. Domyślam się, że jest jakieś ale. Ale odmówisz, bo to ja to proponuję. Podejrzewam, że będzie jakieś ale. Owszem. O, proszę bardzo. Na razie nie możemy nic zrobić. Jak sama zauważyłaś, nie mamy prawa interweniować, jeżeli nas o to nie poproszą. Ale domyślam się, że nie odpuścisz, jeżeli zwyczajnie ci odmówię. Nie ma mowy. Nie ruszam się stąd. Dobrze, daj mi się chwilę zastanowić. Zaszłaś mnie znienacka. Nie spodziewałam się takiej propozycji. Podrapała się po czole. Po kilku minutach poprosiła chłopców i Huang Hua, aby do niej podeszli i zaczęli coś szeptać. Znowu coś za moimi plecami będą ustanawiać? Ustalać, ustanawiać. Boże, moje słownictwo dzisiaj. Całe szczęście, że Huang Hua też uczestniczy w tej dyskusji. W przeciwnym razie nie miałabym na co liczyć. Coś im się długo schodzi? What? To tak nie bardzo po polskiemu. Porozmawiaj z Kero, z Ikar. Z Kero chcę porozmawiać, bo on wtedy się strasznie zbulwersował w moim imieniu. Dalej jesteś zły? Tak, ale pociesza mnie obecność Huang Hua.
Mnie też. Kwatera główna w końcu będzie mogła wrócić na dobrą i szanowaną drogę. Mam nadzieję. Ale mnie przy tym najpewniej już nie będzie... Co? Jak to już cię przy tym nie... Czy on będzie chciał odejść? Nie, Kero, please, jesteś moim ulubionym jednorożcem. Merka, podjęliśmy decyzję. Ach, przestraszyła mnie. Dobrze, słucham. Nie możemy zaakceptować twojej prośby. Super, to była tylko strata czasu. Przynajmniej na razie. Ale proponujemy ci, abyś spróbowała nas przekonać. Co? Ja? What? Przekonać? Jak padnę na kolana, to się zgodzicie, tak? Tak, jeżeli naprawdę chcesz rozwiązać ten konflikt, to nas przekonaj. What the hell? Tobie też powinno zależeć na tym, żeby rozwiązać ten konflikt, biczo! Mam jeszcze prosić na kolanach, tak? Proszę, pozwól mi tam wyjechać i wszystko naprawić. Czyli chcecie, żebym odwaliła całą robotę za was? Nie rozumiem. Ale nawet jeżeli wy nie znaleźliście rozwiązania, to jak ja mogłabym to zrobić? O właśnie. Zaskocz nas. Ja cię zaskoczę. Znienacka w nocy, jak ci przywalę. Miko próbuje powiedzieć, że przeanalizowali ten problem i nie znaleźli żadnego rozwiązania. Ikar, gdybyś mogła... Dała znak Ikar, aby przyjęła pałeczkę. Ech, rzeczywiście, razem z Kero my przestudiowaliśmy astronomiczną ilość scenariuszy, ale wszystkie prowadziły do bezpośredniej konfrontacji z mieszkańcami Balenwi. Mieliśmy także zamiar skontaktować się z Mykonidami, aby poprosili o naszą pomoc. Niestety, ryzyko zatruciem jest zbyt wysokie. Rozumiem. A nie możecie założyć jakichś masek przeciwgazowych czy coś? Oczywiście, masz prawo podjąć się niezbędnych poszukiwań oraz poprosić kogokolwiek o radę lub pomoc. Z kolei dajemy ci nie więcej niż 72 godziny! What? Po tym czasie będziesz musiała przyznać się do porażki. Wow, a my dalej będziemy czekać, aż jedna ze stron poprosi o naszą interwencję. Potraktuj to jako wyzwanie. Dlaczego ona jest taka biczowata i to przy Huanghua? Nic się nie nauczyła pokory. Miko, to nie jest gra. Nie możesz przymykać oczu na ten dramat tylko dlatego, że nikt nie prosi cię o pomoc. Możesz liczyć, że wykonam je śpiewająco. Nie uważam, aby to było sprawiedliwe w stosunku do tych dwóch ludów, ale przynajmniej nie jest to kategoryczne nie. Będę pewna siebie. In your face. Możesz liczyć, że wykonam je śpiewająco. Nie opuszczę tych dwóch ludów, no, w przeciwieństwie do ciebie. Świetnie. Mam nadzieję, że dzięki swojej motywacji uda ci się zrealizować swój plan. Doskonale. Niech żar Feniksa prowadzi twoje serce i umysł do słusznego rozwiązania. Ja do mojej porażki zapewne. Merka, pomimo wszystko, co możesz sobie myśleć, mam szczerą nadzieję, że znajdziesz sposób, aby przyjść im z pomocą. Tak? Wow, chociaż raz Miko wygląda, jakby była szczera, a jej słowa wywierają na mnie dodatkową presję. Wydaje mi się, że już czas zakończyć to posiedzenie. Chyba, że ktoś chciałby jeszcze coś dodać. Ja nie. Goodbye. Ja też nie. Chciałem ci jedynie życzyć powodzenia. Nie wahaj się, gdybyś potrzebowała rady. Miałem powiedzieć to samo. Przyłączam się do moich kolegów. Wow, jacy chętni. A mogę zabrać całą trójcę ze sobą na tę misję? Byłoby super. Miałbym mega obstawę. Biliby się o mnie. Kero, dlaczego? What? Co to za wielokropek? Co się dzieje? Możesz na mnie liczyć. Na mnie też. O, jakie to miłe. Nie narzucaj sobie zbyt dużej presji. Jestem pewna, że ci się uda. Dziękuję wszystkim. Kero wygląda na naprawdę zdenerwowanego. Nic nie mówi, ale czuję, że emanuje złością. Podczas gdy inni wychodzili z sali, widziałam, jak Kero stanął naprzeciwko Miko. To nie wróży nic dobrego. Będą się kłócić. Zapytam później, czy wszystko gra. Na razie muszę zacząć obmyślać plan, jeżeli chcę wszystkich uratować. No, to raczej priorytet, czyż nie? Jest najważniejsze, ale fajnie, powrócimy do Balenwi, zobaczę grzybki. Kochana, masz pełne ręce roboty. Zaczęłam mówić na głos, aby lepiej się skupić. Ona się nazywa kochana. Kochaniem. Podsumujmy. Z jednej strony mamy Balenwię. Nie chcą, abyśmy interweniowali, a my nie możemy nic zrobić z powodu porozumień zawartych w przeszłości. Z drugiej strony mamy Mykonidy. Po śmierci Lucze zamknęli wejście do groty. Dobrze wiem, że mieszkańcy Balenwi odrzucą nasze wszelkie próby komunikacji. Chyba, że spróbuję zwrócić się bezpośrednio do Hagle.
Myślę, że też chciałaby, aby ten konflikt zakończył się jak najszybciej. Czyli powinniśmy skontaktować ją z Hagla. A, z tą śmieszną małą Hogatą. To wydaje mi się być zbyt proste. Domyślam się, że próbowali już to zrobić. O, jaki fajny dziennik, jaki notatnik. Skontaktować się z Hagla. Zanotowałam w zeszycie ten pomysł. Muszę zapytać Ikar, jakie mieli kontakty z Balenwią od czasu tragedii. Masz ładne pismo. Ładny charakter pisma. Moglibyśmy także zainterweniować przy użyciu siły, nie zważając na ich reakcję. Merka, are you serious? Interwencja przy użyciu siły, duże ryzyko ofiar. Nie, to zły pomysł. Wtedy na pewno obie strony poniosłyby stratę. Albo trzeba by znaleźć sposób, aby skontaktować się z Mykonidami. Ta, ciekawe jak. Skontaktować się z Mykonidami? Jak? W tym celu należałoby dostać się do groty. Jak prawdziwy Sherlock Holmes. Kurczę. Jakie rozplanowanie. Może udałoby się, gdybyśmy użyli chowańca? What? Chcesz swoją Yuki wysłać? Nie, ona jest jeszcze malutka. Nie, nie mogę ryzykować, że niewinne stworzenie zostanie zatruta. Zastanawiam się, czy nie byłby podatny na truciznę. Skoro nie jesteś pewna, to nie! Nie będę ryzykować jej życiem. Przedostanie się do groty. Chowaniec? Ryzyko zatrucia. W każdym razie muszę znaleźć główne wejście do groty. To, które zostało zamknięte i z pewnością jest pilnowane przez mieszkańców Balenwi. Znaleźć główne wejście i sprawdzić, czy jest strzeżone. Chciałabym, żeby Nevra zapukał, wszedł do pokoju i powiedział, że będzie mi pomagał. W opracowaniu najlepszego planu. Pracowałam nad planem przez kilka godzin. Byłam tak pochłonięta tą nową misją, że zupełnie zapomniałam o misji, na którą zgodziłam się rano. Co? What? Jaka misja? A, coś z Puralem. Koteł coś ode mnie chciał, nawet nie wiem co. Dopiero gdy zostałam wezwana, zrozumiałam, że to naprawdę poważna sprawa. Jaki wkurzony! Wiesz, Merka, u nas, Purekos, mamy tylko jedno słowo. Co? Przyjęłaś misję, którą ci powierzyliśmy, ale jej nie wykonałaś. Wiem, Pural, to niewybaczalne. Byłam w trakcie jej wykonywania, gdy spotkałam Feng Zifu, a on poprosił, abym za nim poszła. Nie udawaj niewiniątka! To obraza dla mojej inteligencji i wprawia mnie w to zły humor! I'm sorry, jaki wpieniony! Jeszcze go takiego nie widziałam! Naprawdę bardzo, bardzo mi przykro. Proszę, abyś przyjął moje przeprosiny. Chciałabym móc wypełnić misję, którą mi powierzyłeś, ale Miko dała mi jedynie 72 godziny, aby rozwiązać konflikt. Obawiam się, że nie będę mogła dotrzymać swojego słowa. Jestem jak James Bond. Jestem szczerze zawiedziony. Czy mogę coś zrobić, abyś mi wybaczył? Zrobiłam smutną minę, aby go zmiękczyć. Długo będziesz się na mnie gniewać. Możesz być zawiedziony, jak bardzo chcesz. To misja o wiele większej wagi. Zrobię smutną minę, jak kot ze Shreka. Och, nie rób takiej miny. Pural. Dalej brałam go na litość. Pural. Okej, wybaczam ci. Wow, szybko. Ale uprzedzam cię, to ostatni raz, gdy o mnie zapomniałaś. Obiecuję, nigdy bym o tobie nie zapomniała. Pural, przepraszam, ale muszę już iść. Dlaczego masz jedno oko mniejsze, drugie większe? Zmykaj, mała kapryśnico. Kapryśnico? Od kiedy ja jestem kapryśna? To ty jesteś kapryśny. Do zobaczenia, Pural. Do zobaczenia, przystojny rudzielcu. Ale to dziwnie brzmi, kiedy się mówi do kota. Okej, ale wyślę ci serduszko. I love you. Ty... Szybko pobiegłam do pokoju. Muszę uważać, aby nie tracić więcej czasu. Nie mam całego życia, aby zrealizować ten projekt. Wróć szybko do swojego pokoju. Jeszcze z wykrzyknikiem. Uwaga! Boom! Przepraszam, na kogo wpadłam. O, Evelyn, to moja wina. Bardzo się spieszę. Chodzi o coś ważnego? Nie wiem, Miko mnie do siebie wezwała. Mam się natychmiast u niej stawić. To musi być ten dzień. A, zapytają ją, czy zechce wstąpić do... przyłączyć się do straży. Chyba tak. Ach, Merka, możesz przyjść jutro o 8 do przychodni? Tak? A po co? Będziesz na mnie testować nowe leki? Przeprowadzimy twój bilans. Chyba nie zapomniałaś? Nie, czekałam aż sama mi to powiesz. Mi o tym powiesz. Tak po prawdzie to zapomniałam. Ech, już mi o tym mówiłaś? Wiesz co, czekałam aż sama mi o tym powiesz.
Super, muszę już iść, tak? No to powodzenia. Przyjdź na czczo. Mhm, nie ma sprawy. Zawsze mnie bawiło to słowo. Na czczo. Czczo. Ojej. O, Ali, jak leci! Alaja, jak leci! Miałam się do niej zwracać, Ali, że było tak słodko. Super, a ty? O wiele lepiej, odkąd powiedziałam, co mi leżało na sercu. Jak tam twoja siostra? Szkoda, że jej nie ma tutaj obok. Domyślam się, że musiała cię to męczyć już od jakiegoś czasu, prawda? Tak. Przepraszam, że ostatnio nie byłam za bardzo dostępna, ale spędzam każdą wolną chwilę z Kolają. No to normalne, w końcu udało ci się odnaleźć siostrę. Musimy koniecznie znaleźć moment, aby porozmawiać. Słyszałam, że przeprowadziłaś z nim dyskusję. Co? Z kim? Z Nevrą! Ona o tym wie! Muszę wszystko wiedzieć ze szczegółami o tym. Nawet tymi pikantnymi. Ach, krzyczałam, płakałam. To nie było zbyt chwalebne. Chwała nie ma nic do rzeczy, gdy chodzi o wyrażanie emocji. To ich decyzja nie była zbyt chwalebna. O, dzięki. A ty byłaś naprawdę silna podczas tych wydarzeń. Dziękuję. Ale nie mów mi nic więcej. Jeśli Karen dowie się, że znowu powiedziałeś coś mnie, a nie jej, to wpadnie w szał. Dalej nie przetrawiła historii o twoim ex. O surfującym czopku? What? Ech, Karen przesadza. Wywróciłam oczami. To za to ją kochamy. Ups, muszę już lecieć. Umówiłam się z Sonza. A nie z siostrą? Och, czyli sprawy między wami posuwają się do przodu. Trochę tak. Jaka czerwona się zrobiła. A więc nie tylko ja będę miała co opowiadać. O, miłość kwitnie wokół nas. Hihi, do zobaczenia. Najważniejsze, że nie podrywa Nevra. A z kim jest, to już mnie mniej interesuje. Jak dla mnie może być z Kero, z Karuto. Wracam do pracy. Spójrzmy, co udało mi się zanotować. Same dyrdy małe. Przewróciłam stronę, zanotowałam tyle rzeczy. Chciałabym się skupić na konkretnym i skutecznym planie, ale nie wiem, w co ręce włożyć. Balenwia, mykonity, źródło konfliktu, śmierć lucze, trucizna mykonidów. Trzeba pomyśleć o tylu rzeczach. Nie jestem w stanie pozbierać myśli. Poproś o pomoc Nevrę, please. Chyba potrzebuję pomocy, tak, Nevra. Proszę cię. Powinnam poprosić Huanghua o radę. Nie, dlaczego? Ja chcę Nevra, goddammit. Ostatnio tak mało czasu ze sobą spędzamy. Ostatnio. Od ostatniego odcinka mam tutaj na myśli. Poproś Huanghua o radę. Ciekawe, gdzie ja ją mogę znaleźć. Pewnie włóczy się w ogrodzie. O, Ikar. Kero, nie! Zabraniam ci! O. Za kogo się bierzesz? Nie możesz mi niczego zabraniać! Chyba się kłócą. Kero, błagam cię, nie rób tego. Nie zostawiaj mnie samej. Nie, on naprawdę myśli o odejściu? Ikar, dobrze wiesz, że nie robię tego przeciwko tobie. Przeciwko nim, przeciwko zbrodniom, do których są zdolni. On jest bardziej wkurzony ode mnie. Nie mogę zostać, podczas gdy hańbią nasze wartości. No to pomóż mi to zmienić. Proszę, nie odchodź, ona płacze. Kero, bez ciebie to Eldaria już nie będzie taka sama. Podjąłem już decyzję. Nie, a dokąd pójdziesz? Co zrobisz, gdy odejdziesz? Wrócisz do swoich? Muszę ci przypominać, w jaki sposób cię potraktowali i jak przyjęła cię Strashil? Proszę, daj im jeszcze jedną szansę. Nie, od miesięcy próbujemy coś zmienić. I z jakim skutkiem? Zatruwając innym życia? Kero... Och. Kero pobiegł wściekły, a Ikar podążyła za nim. No, Kero, nie odchodź. Ja tak cię lubię. Ach, to Ikar. Lepiej zapytam jej, o co poszło z Kero. No chyba się domyślasz, co? Hej, przeszkadzam ci? Tak. Nie. Wzdycha. O co poszło z Kero? Widziałam, jak się kłóciliście. Ma zamiar opuścić Strashil. Wysłał już swoją dymisję do Lśniącej Straży. Tak? Dlaczego? Nie może znieść tego, że zmusili cię do wypicia napoju. Tylko dlatego? Kero bardzo ceni sobie swoje wartości i nie chce być wiązany z takimi wydarzeniami. Rozumiem, chyba zrobiłabym to samo. Ale ta historia dotyczy tylko mnie! No w sumie nie tylko mnie, bo jak zrobili to mi, to mogą zrobić każdemu innemu. No rozumiem, ale i ten nie chce, żeby odchodził. Mam nadzieję, że ktoś go przekona, by został. A ty nie? Nie. Nie ma sensu odchodzić, gdy nie zgadzamy się z obowiązującym systemem. Trzeba zmienić go od środka, tak, aby ewoluował w sposób, jaki sobie tego życzymy.
Pewnie pomyślał, że już nic więcej nie da się zrobić. Jestem pewna, że się myli. Nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo jestem oburzona tą sytuacją. Zawsze mam nadzieję, że sytuacja się zmieni i polepszy. Nie chcę, żeby Kero nas opuszczał. Jeśli chcesz, to pójdę z nim porozmawiać. Też nie chcę, aby odchodził. Och, dziękuję. Spróbuję namówić go, aby zmienił zdanie, ale niczego nie obiecuję. Już my go przekonamy. Poszła sobie. Mogę zrozumieć, dlaczego Kero chce odejść i trochę mu zazdroszczę. On może odejść, jeśli zechce. Ale jestem egoistką. Nie chcę stracić swojego sprzymierzeńca. No. I to głównie o to chodzi. Nowe zadanie nam się pojawiło. Porozmawiaj z Kero i spróbuj go przekonać, aby zmienił zdanie. Ty też nie chcesz, aby opuszczał kwaterę główną. Biedny. Ja nie chcę zostać tutaj sama. Znaczy nie sama, ale wiecie o co chodzi. On był jednym z tych lepszych. Okej, znowu muszę się włóczyć. Szukać nie wiadomo kogo, nie wiadomo gdzie. O, Kromciu! Hej, Merka, masz chwilkę? Nie za bardzo, chyba że szybko się uwiniesz. Okej, to w sprawie Alai. Wymyśliłeś jakiś nowy żart? Nie możesz jej trochę odpuścić? Strasznie jej dokuczasz. Wymyśliłeś coś nowego? Nie, to nie to, co myślisz. A więc... Coś jest z nią nie tak. Od jakiegoś czasu zachowuje się dziwnie. Gdy z niej żartowałem, to od razu mi odpowiadała. Teraz ledwo co mnie zauważa. Zajęta jest siostrą. Poza tym, często widziałem, jak przechodziła od śmiechu do płaczu i na odwrót. Nie rozumiem dlaczego. Ja... Martwię się! Kromciu, a może ty tak naprawdę wolisz Alaję jak Karen? No bo kto się czubi, ten się lubi, wydało się. Krom, martwi się o Alaję! Merka jest w szoku. Ech, mogę ci jedynie powiedzieć, że ostatnio doznałaś silnych wrażeń. Rozumiem, ale wszystko z nią w porządku, prawda? Jak on się o nią martwi? Tak, wszystko gra, to urocze, że się o nią martwisz. Tylko nic jej o tym nie mów, okej? Będę trzymać buzię na kłódkę. Pójdę z tą informacją do grobu. Ale nie, to jest słodkie. Czy on się kiedyś tak o Karen martwił, jak o Alaya? Słodkie. O, Huanghua, w końcu cię znalazłam. Mam wrażenie, że szukałam jej przez kilka godzin. Ja tak naprawdę miałam znaleźć Kero. Ach, potrzebujesz czegoś? Zacięcie pracowałam nad planem, który zaprezentuje Miko, ale ciężko mi uporządkować myśli. Chyba będę potrzebowała twojej rady i doświadczenia. Chętnie ci pomogę. Muszę tylko wcześniej zostawić te dokumenty w bibliotece. Idziesz za mną? Tak! Mogę ci towarzyszyć. Idź za Huanghua do biblioteki. Ale miałam z Kero jeszcze porozmawiać. Ja nie chcę, żeby on się spakował i odszedł, kiedy nie będę patrzeć. Weszłyśmy do biblioteki. Huanghua użyła klucza, aby otworzyć magazyn. Zostawiła tam dokumenty. Chodźmy do stołówki, już po 20:00. Porozmawiamy o tym przy kolacji. Jeżeli masz ochotę, towarzyszyć mi przy posiłku. Posiłku? Ja skisłe mleko dostaję od kilku dni. Nie ma problemu, chyba że chcesz zjeść Miko. Przeżyję bez mnie ten jeden raz. To dobrze, będziemy się stołować z Huanghua. Jakie to miłe, aż się boję, co powie właśnie Karuto. Jak się tego spodziewałam, nie uniknęłam krzywego spojrzenia Karuto. Byłam gotowa kolejny raz zjeść tę obrzydliwą zupę, ale gdy zobaczył, że towarzyszy mi Huanghua, zaserwował mi normalny posiłek. O ty! Jesz tu tylko dzisiaj. Wielki Karuto niczego nie zapomniał. Ale jest pamiętliwa. Wiesz co? Usiadłyśmy razem przy stole. Jest tu sporo osób, ale nikt nie ma odwagi na nas spojrzeć. Kilka osób pozdrawiało i uśmiechało się do Huanghua, a ona życzliwie odwzajemniała pozdrowienia. Mam wrażenie, że odkąd tutaj jest, atmosfera w kwaterze głównej powoli zaczęła się polepszać. Co za dziwny osobnik z tego Karuto. Myślałam, że nigdy nie poda ci tego talerza. Jest na mnie obrażony z powodu tego, co zrobiłyśmy z dziewczynami. To było dosyć nieodpowiedzialne z waszej strony. Ups! O, teraz my wpadniemy w tarapaty. Spuściłam wzrok. Nie myślałam, że Huanghua mnie zgani. Ale w pewnym sensie mogę zrozumieć, co was do tego skłoniło. Gdyby lśniąca straż nie postąpiła wobec ciebie w taki sposób, to pewnie ten pomysł nigdy nie przyszedłby ci do głowy. No nie wiem. Ja jestem zdolna do wszystkiego i bez zachęty, wiesz? Karuto nie miał nic wspólnego z tą historią. Rozumiem, że ma mi za złe. To pewne. Mimo wszystko pójdę z nim porozmawiać. Nie musisz, biorę na siebie odpowiedzialność za własne błędy.
Nie robię tego dla ciebie. Nie chcę, aby negatywne emocje rządziły tym miejscem. W ten sposób niczego nie osiągniemy. Tak, masz rację. Spójrzmy na twój plan. Przyniosłaś notatki? Tak, podałam jej mój notatnik. Widzę tutaj ciekawe rzeczy. Widziałam, jak podkreśliła niektóre słowa, a inne wykreśliła. Zaczęła też coś dopisywać. Burza mózgów. Turystka? What? Jaka turystka? No tak, przez chwilę pomyślałam, że można by tamtędy przejść, jak gdyby nigdy nic i trzymać kciuki, że mieszkańcy niczego nie powiedzą. Co? Ha, ha, żartujesz? Przecież oni już cię znają. Nie będziesz mogła przejść niezauważona i najprawdopodobniej nie marzy im się, aby widzieć cię na ich ziemiach. Ale to dobry pomysł, aby zakraść się do groty. Tak sądzisz? Myślałam, że nie mamy ku temu wystarczających zdolności. To zależy, o jakie osoby chodzi. Nie myślałam o nikim konkretnym. Chciałam o to zapytać szefów straży. Bardzo dobrze. Posłuchaj, uważam, że najlepszym pomysłem jest zakradnięcie się do groty i nawiązanie kontaktu z mykonidami. Tak jak powiedziałaś. Tak, chcę zobaczyć grzybki. Straż też nad tym myślała. Tylko, że jesteśmy wystawieni na ryzyko zatrucia. Musisz znaleźć sposób, jak temu zapobiec oraz zorganizować ekipę, która udałaby się do Balenwi. Tak, ale nie wiem, jak mogłabym uchronić nas przed wpływem trucizny. Jeżeli wy nie znaleźliście żadnego rozwiązania, to nie wiem, jak mi mogłoby się to udać. Może istnieje jakiś sposób, o którym jeszcze nie pomyśleliśmy? Skoncentruj się na wiedzy, jaką wyniosłaś ze swojego świata. No maska przeciwgazowa. Czy maska gazowa. A gdy go znajdziesz, zastanów się przy użyciu czego i kogo mogłabyś wprowadzić go w życie. Jeżeli nie wymyślimy, jak uchronić cię przed trucizną, to nie będzie sensu wyruszać na misję. Rozmawiałyśmy o planie podczas całego posiłku. Huang Kua udzieliła mi naprawdę dobrych rad. Dzięki niej wszystko zaczyna układać się w całość. Tylko nie siedź za długo po nocy, dobrze? Nie martw się, muszę się jutro udać samego rana do przychodni. Doskonale, życzę ci dobrej nocy. Ja tobie też. No spojrzenie. Poszłam zanieść talerze Karuto. Odwdzięczył się krzywym spojrzeniem. Zaproponuj, że pozbywasz naczynia, aby poprawić wasze relacje. Po prostu sobie pójdź, pożegnaj się z nimi i poproś jeszcze raz o przebaczenie. Będę błagać go o przebaczenie. Przepraszam i dziękuję za ten posiłek. Był wyśmienity. Nie przyzwyczajaj się za bardzo. Jutro dostaniesz resztki. Ze śmietnika pewnie. No, znowu mi napluje do talerza. Potem powie, że to zsiadłe mleko. No dobrze, muszę się trochę przespać. O, wróć do swojego pokoju. Ciemność nastała. Nevra, gdzie jesteś? Potrzebuję przytulenia. Moi kochani, będę już kończyła ten odcinek. Zamiast iść spać, znowu zaczęłam zastanawiać się nad planem. Naprawdę chcę, aby mi się udało. Z jednej strony, aby im udowodnić, do czego jestem zdolna, a z drugiej dla samej siebie. Koło północy, po całym dniu pracy, ociężałe oczy zmusiły mnie, aby położyć się spać. Okej, nastał kolejny dzionek, ale moi kochani, ja już się z wami żegnam. Nie chcę, by ten odcinek trwał ponad 50 minut. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas razem ze mną i całą ekipą Eldarii. Trzymajcie się cieplutko, do następnego razu. Aha, i jeszcze na koniec. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Do następnego razu. Pa, pa!